Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Sunkaland. Tak, moim kochanym survivalu. Strasznie polubiłem tą grę i strasznie polubiłem tą grę, jak nie ma najazdów. Tak, gramy dalej bez najazdów, ale przy okazji, jak widzieliście w poprzednim odcinku, odbiliśmy tamtą wyspę. Czyli te dwie wyspy już mamy zdobyte, plus ta neutralna wyspa, gdzie sprzedajemy sobie rzeczy, wymieniamy się z bawą i tak dalej. Tam jest jakaś wyspa, nie wiem czy ona jest duża, nieduża i tak dalej. Co dziś będziemy robić? Powiem wam tak, troszkę porobiłem porządek w swojej bazie, czyli tak. Tu mamy skrzynkę z jedzeniem. Jak widzicie, troszkę tego uzbierałem od początku, jak gram. Tu zrobiłem sobie dwie skrzynki. W tej mam bełty i sam scrap metal, więc jak widzicie, sporo tego. I tu mamy 14 sztabek żelaza. Jeszcze mam 5 do przepalenia. I cały czas tutaj przepalam. Potem mogę przepalać brąz. Schowam może tą kuszę. Czyli tam mamy jedzenie, czyli tutaj generalnie zostają takie rzeczy właśnie dziwne. Garnistry, jakieś butle z chemią, z jakimś płynem chemicznym, jakieś ubrania i tak dalej. Myślę, że mógłbym się wybrać do naszej, powiedzmy, kochanej pani, która handluje różnymi rzeczami. Chciałbym jej coś opchnąć. Tylko szczerze powiedziawszy, nie wiem co za bardzo. Na pewno te spodnie i na pewno ten armor. Nie wiem, czy będzie chciała przyjąć, czy nie. Tak właśnie przepatruję to i te skrzynki. Nie wiem, co jej mogę wziąć. Na pewno wezmę jej to. To zostawię. Magazyn mogę wziąć. Te gumiaki mogę wziąć. Jeżeli miałaby coś ciekawego, na pewno z chęcią bym się za to zamienił. Mam trochę konserw. Czy ja chcę coś dawać? Raczej nie. Tutaj no nie będę miał żadnego tam żelaza ani tak dalej, nic. Wezmę sobie ze sobą jeszcze te bełty do kuszy, jakby czasem padło. Dobra, nie mam. Ciekawe, ile... Oj, nie wyszłam. Dobra, to wyjdę tędy. 12.44, więc myślę, że obrócimy sobie do pani w związku z tym, że mamy trochę rzeczy do sprzedania. Nie wiem, czy czasem... No, wykręcaj. Nie wiem, czy czasem bym nie skoczył jeszcze na te dwie wyspy, żeby zobaczyć, czy mają coś ciekawego, na przykład, ale taki jest plan. Skoczyć tylko na wyspy do sejfu. Tam też były jakieś ciekawe skrzynki, może coś będzie i po drodze do tej pani. I wracamy do bazy, będziemy coś robić. W sumie jeszcze nie wiem co, ale mamy dość dużo żelaza. Więc myślę, że fajnie by było właśnie coś wyprodukować z tego żelaza, więc zobaczymy co wyjdzie. Może, nie wiem, może podniosę sobie stół na trzeci poziom. Zobaczymy co tam będzie, bo tak jak mówię, chcę się troszkę, że tak powiem, mam przy sobie kilo? Mam. Dobra, co tu jest? Tu jest dalej charcoal, czyli tutaj się nic nie zebrało. Nie spadaj, nie spadaj. Aha, czyli tu zostało tak jak było. Więc możliwe, że... Dobra, to mamy do pociupania. Tu patrzyłem.
tu jest tylko to, czyli nic więcej nie przybyło, więc trzeba będzie to kiedy indziej odwiedzić. Czy jest tu jeszcze coś? Mamy to. Ale czy ja chcę to brać teraz, skoro i tak mam tam do przepalania bardzo dużo? A może weźmy, bo nigdy nic nie wiadomo, a jakby tak padło, że do czegoś to będzie rzeczywiście potrzebne, no to potem mogą być jaja, że nie wziąłem, nie? Dobra, wszystko. Która godzina? 14. Tego już nie biorę, bo nie mamy zbyt dużo czasu. Odpływamy. I kierujemy się na tamtą wyspę. Tam widzę, że dwóch gości jest. No, tam jest konkretna baza. Tam już z tego co widzę, to mają karabiny skurczybyki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby widzę. No, tam może już być ciekawie. Gdzie my mamy w ogóle armoru? Tu mamy 10, 15, 3, 3, 3. Plecak nam nie daje nic. Więc troszkę tego armoru mamy, ale czy to wystarczy na karabiny? Trudno stwierdzić, trudno powiedzieć. Dlatego właśnie chcę się, powiedzmy, zabezpieczyć trochę. Z tego właśnie względu. Gdzie oni mieli ten wjazd? Mam nadzieję, że tutaj się nie zrespili. Jedziemy sobie od tamtej strony, bo tutaj jest fajne to wejście. Fajnie, bo muzyczka gra już ta zwykła. Dobra, tam są te skrzynki, które mnie interesują. To jest do pociupania, czyli tu będzie drewno. Tu została ta jedna konserwa, czyli może być tak, że nic się... Aha. Tylko, że nawet jakbym chciał coś wziąć, to ja jestem pełny. Muszę szybko wrócić na łódkę i coś zrzucić. Chest. Zrzućmy to. Zrzućmy tą sztabkę. Albo sztabkę ze sobą weźmy. Dobra, na razie tyle. Chociaż w sumie raz, dwa, trzy rzeczy, a może nie będzie nic tam ciekawego takiego do zabrania. Więc będziemy czekać, ale fajnie to jest odwiedzać i fajnie to jest zrobione, że rozpią się cały czas nowe rzeczy. Dobra, tu jest konserwa. Tu nie ma nic więcej. I tu jest to, co było. Czyli rzeczywiście nie mamy za bardzo co brać. Może zostawimy to i... Może kiedy indziej coś tu dojdzie, a że mamy blisko, więc... Mamy blisko, więc nie ma na co narzekać. Dobra. Płyniemy do naszej przyjaciółki. 15.58 i potem już do bazy. Tamta wyspa jest bodajże moja. Ta jest przejęta i tamta druga, radio, też jest przejęta. To jest co za baza? To jest chyba moja, no. Już tyle wysp jest wokoło, że czasem jak płynę, to już się... No, teraz to, że wpłynął, no, naprawdę. Dobra. Lepiej nie dam rady chyba ustawić, już nie będę kombinował. Dzień dobry,
pani, drugi raz przychodzę, przynoszę ci spodnie, magazynek, to. To ci chcę sprzedać, co jeszcze mi dać? Sztabkę ci dam, żeby nie było. Czarkoal ci mogę dać. Get lost, czyli nie sprzeda mi za to. Gdybym ci dał 4 sody, nie. Czy masz jeszcze coś ciekawego? No masz to samo, co miałaś. Nie chcesz mi tego sprzedać. A to mi się wydaje, że to jest chyba celownik. Fajnie by było mieć taki celownik, na przykład przy pistolecie. No cóż. No cóż, ale zróbmy tak. Tego armoru bym się i tak pozbył. Czy dasz mi coś za ten armor? Co tu może być takiego taniego? Nie wiem, tabletki? Tabletki by były spoko. Antybiotyk. Nothing off. Gdybym ci dał żółte spodnie, tą bluzeczkę. Patrzcie się, nawet za antybiotyki ona... Fine, we can have a deal. Dobra, użyjmy to... Nie. To chciałem użyć. Patrzcie się, za antybiotyki tyle rzeczy. Odłożę to i zobaczę, ile będę mógł od ciebie wziąć desek. Oprócz... Dobra, za to mogę wziąć deski. A oprócz magazynu... 5 desek mogę wziąć. No tośmy się wymienili. Teraz mogę zużyć, napić się wody. Dobra, płyniemy do bazy. To cóż, myślę, że jak będziemy w bazie, to przez lornetkę sobie pooglądamy co nieco, którą wyspę można by było jeszcze ewentualnie zaatakować. Ale szczerze powiedziawszy, to mi bardzo zależy na... Tu jest Barekin. Z tego co widziałem. Piękny zachód słońca nas wita. Godzina 18:10. Dobra, czy woda cię dotyka? Woda trochę dotyka. Dobra. Stój sobie tu, będziesz bezpieczna. Więc tak jak mówię, chcę się troszkę zabezpieczyć. Czy ja mogę iść spać? Czyli znaczy się, że przed nami... Długa noc, dobra. Czy ja mam jeszcze coś do żarcia, co mógłbym tu zrzucić? Zrzucę tutaj tą wodę, znaczy tą sodę. Wodę mogę sobie zabrać, zabrać. Sztabkę chciałem zrzucić, czarkoal chciałem zrzucić. Posortujmy to. Te rzeczy to bym włożył gdzieś tutaj. Dobra, pić mi się nie chce, jeść mi się nie chce. Więc myślę, że skoczę sobie szybko do łodzi. A w łodzi mamy ten cały, nie wiem, brąz. W sumie nie sprawdzałem.
słowniku polsko-angielskim, czy to znaczy brąz, czy miedź. Wiem, że grałem w różne gry survivalowe i tak mi się zdaje, że oni to różnie tłumaczyli. Dobra, żelazo mogę sobie wziąć. Tu mogę położyć. Sztabki nie mam, bo brałem. Ale mam... Dobra, mogę zapełnić całe ten. Czy mam coś z ekwipunku do wyrzucenia? Nie mam. Zamknijmy sobie drzwi. Będę się czuł bezpiecznie, chociaż wiem, że mam niby włączone, że nie mam... O, to tu jest ta skała, co mnie interesowała, co to wystawało. Lorneteczka, czy teraz będzie tutaj coś widać? Ta tratwa mnie bardzo interesuje. Ale szczerze powiedziawszy, nie widzę tam za bardzo ludzi. Może dlatego, że też jest ciemniej. Dobra, mniejsza z tym. Dziś myślę, że będzie taki krótszy odcinek. Chciałem wam po prostu pokazać, że troszkę porobiłem porządku i tak dalej. Ogarniam, przetapiam. Zobaczmy, ile mi jest potrzebne rzeczy na trójkę. Powiem wam tak. No nie jest to głupie. Nie jest to głupie, bo... Co bym musiał sprawdzić? Czekajcie, jeszcze raz. Na czwórkę jest dużo potrzebne, ale na trójkę to bym miał. Komponenty muszę sprawdzić. Dobra. Klow. Ile jest klow? 26. Czyli 3 liny bym miał na pewno, spokojnie. Żelazo też bym miał. Brąz też bym miał. Czyli pytanie najważniejsze, ile mam komponentów? Ile tu było potrzebne komponentów? Aż 10. Tu mam 6. Tu komponentów nie widzę. I tu komponentów też nie widzę. Dobra, coś muszę zjeść, bo widzę, że jestem chłodny. Ale myśmy bodajże gdzieś... Był gdzieś coś, że mogliśmy robić komponenty. Gdzie to będzie w moim... Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu jest ubranie, właśnie. Iron Helmet. To bym mógł zrobić z żelaza, które mam. Miałbym już lepszy armor. Jest, są komponenty. Szkło, miedź i guma. Tylko pytanie, czy jeżeli to dam, czy to wyjdzie mi jeden komponent? Ale możemy to sprawdzić. Jedna guma, dwa szkła i trzy metale, scrap metale. Weźmy 4 scrap metale. Co tam było? 2 szkła. Szkło gdzieś mieliśmy. 2 szkła i guma. Tak jest. I z tego dostajemy jeden komponent. No to nie. To... gdzie to mieliśmy te komponenty? To niestety nie. Niestety trzeba byłoby nurkować, więc następny dzień myślę, że pójdziemy sobie gdzieś, popłyniemy. Może w tą stronę. Chociaż tutaj żeśmy pływali. Czy ja mogę iść spać? Chyba za chwilę. 1:35 w nocy. Gdzie...
Zastanówmy się, gdzie ja bym jeszcze mógł się udać ponurkować, gdzie mnie za bardzo nie było. Nie wiem, czy tutaj nurkowałem, czy nie, ale chyba tak, nurkowałem, bo tu jest ta droga na naszą wyspę tam i tam, gdzie są te dwie bazy zdobyte, więc tu w to miejsce bym na pewno nie nurkował. Tam jest ta fajna chałupa, jak się płynie do tej baby, ale czy ja ją zrobiłem całą, nie wiem. Tutaj byłem, tu była ta wioska. Można by było... Dobra, prześpijmy się, która będzie godzina 13. No niestety, chyba następny dzień będę musiał przeczekać do... Nie wiem, czy do rana. Ojojoj, pić mi się chce. Właśnie, pić mi się chce, a ja nie mam nic do picia. Ale skoro idę nurkować, to zrobimy sobie tak. Odłożę sobie tutaj bełty, metal. Tu sobie gdzieś zrzucę to, to i to. To ze sobą wezmę. To wezmę, wrzucę do przepalania. To i to odłożę, czarko odłożę. Dobra, tyle. Gdzieś musimy płynąć, żeby wykorzystać jeszcze ten dzień do wieczora i zdobyć trochę komponentów, bo w sumie się zastanawiam właśnie, czy... A do jedzenia jeszcze coś mam? Właśnie, mam tylko jedno mięso. A ja jestem głodny. Właśnie. Co prawda się... Wziąłem do picia, ale nie wziąłem do jedzenia. Się wybieram jak sójka za morza w tym odcinku. Co ja chciałem? Czy mam tutaj coś ugotowanego? Nie mam. Mogę zjeść to i to. To mogę sobie wziąć, to będę miał do jedzenia. Dobra, zupę sobie wezmę i myślę, że to mi wszystko wystarczy. Lecimy. Lecimy, żeby nie było, że będę siedział cały dzień w bazie. No, wypłyniesz czy nie wypłyniesz? Dawaj, mała. No, co prawda powoli to skręca, trzeba przyznać, ale niestety. Ale ta skała mnie tu interesuje. My byliśmy tam. Tam jest ta wioska, village. Tu też widzę, że coś jest ciekawego. Dobra, tu pływają te marliny. Tu jest ten... Widzę auto. Są marliny. Nie widać rekinów. Czyli spoko. I już widzę... Już widzę sulfur, czyli coś, co nam jest potrzebne, żeby zrobić... tak zwane naboje. Dobra, wynurzamy się. I myślę, że te dwa budynki tutaj by sprawdził, że ich jest tutaj dużo więcej. Widzę drugi kamień z siarką. Bodajże to siarka była. Co ostatnio żeśmy o tym gadali. Także przynajmniej sobie będziemy mogli narobić, z tego co wiem, naboje, bo z siarki i z charcoalu
też jest do bicia. Nie, to mogę zbierać, tu jest jedzenie, okej. Dobra, schowajmy to. Podpłyńmy teraz do auta. Scrap metal, fajnie jakby komponenty. Dobra, cloth, rubber. Jest, jedne komponenty wpadły. Tu widzę... Widzę tutaj ten. Uhu, dobra, to biorę. To. Merlinę spoko. Wypływaj. A łódka nasza jest gdzie? Tu jest. Gdzie ja chciałem teraz płynąć? Tam była właśnie, to była skrzynka z tymi electronic parts. Czyli ja chciałem też jeszcze lodówkę zrobić. Zarąbiście. Jedzenie spoko. Szafka do pociupania. Czyli dół żeśmy już sprawdzili. Muszę się wynurzyć znowu. A, nie nabrałem pełnego powietrza. Potem mógłbym się topić. Dobra, co jest tutaj ciekawego? Tu no będzie na pewno chlop. Mam jeszcze jakieś miejsce? Mam. Jest lodówka. Wezmiemy sobie batona. Zostawimy sobie tą lodówkę tutaj. Tu jest jeszcze kosz, ale ja muszę wypływać. Tu jest do pociupania. Batona mogę wziąć, sodę mogę wziąć. Co tu jest? Tu jest do pociupania, więc tego pomieszczenia nic więcej nie weźmiemy, ale fajnie, bo tu nie jest wysoko. Dobra, powietrze nam starczyło. Jest moja łódka gdzieś? Tam jest. Płyniemy na drugie piętro. Okej, sodę bierzemy. Złom. Jest safe. Dobra, mamy coś drogiego i mamy blueprint. Wypływamy. Fajne rzeczy. Trzeba przyznać, że bardzo fajne rzeczy. To osiedle będę musiał też jakoś fajnie zbadać. Dużem był? Dużem był. Więc piętro niżej. O! Komponenty. Nie widzę tutaj nic ciekawego. Dobra, myślę, że tyle. Dobrze, w związku z tym, że już jest prawie 30 minut. W związku z tym, że jest 30 minut prawie, ja wracam do swojej bazy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To by było na tyle w tym odcinku. Naprawdę nie jest tutaj daleko, więc myślę, że tutaj będziemy sobie przyjeżdżać.
Dobra, to by było to nie tyle. Ja idę się rozpakować. Trzymajcie się. Cześć.